prąd, który jest zawsze zły, zawsze się... Proszę Państwa, a jak to się stało, że na przykład całkiem niedawno Unia Europejska wymusiła, Niemcy używając instytucji unijnych, wymusiły na Litwie, żeby przepuszczali towary do Kaliningradu w interesie czyim? To w interesie czyim? Czyim? Unii Europejskiej czy Rosji? Oczywiście, że w interesie Rosji. Ale tam jest u was zawsze Unia Europejska z pozytywnym bohaterem, a nie Polska. I nie miejmy żadnych złudzeń. Gdyby Polska znalazła się w takiej samej sytuacji jak Ukraina, moim zdaniem byłaby potraktowana dokładnie tak samo, jak dzisiaj jest traktowana Ukraina, gdzie po tą broń Ukraińcy dalej wyglądają i dalej się nie mogą doczekać, bo Niemcy zawsze mają jakieś wytłumaczenie. Trzeba to rozumieć, trzeba rozumieć te mechanizmy, a nie Polakom wmawiać każdego.